Witam Cię bardzo serdecznie na moim kanale YouTube. Ja nazywam się Grażyna Adamska, jestem kwantową mentorką i na co dzień pomagam kobietom i mężczyznom dostroić się do najwyższych wibracji, tak aby z lekkością i łatwością realizowali swoje cele i marzenia. Korzystam przy tym z różnych technik kwantowych, takich jak Teta Healing, Dwupunkt, Matryca Energetyczna, Sulbo Diffusion, Kroniki Akaszy, Reiki, czy też medytacje i wizualizacje w stanie Teta. Dzisiaj bardzo ważny temat temat wykorzystywania metod i technik kwantowych i tego, co się dzieje i dlaczego tak się dzieje, że pewne tematy z łatwością i z lekkością się realizują, e, formy uzdrawiania działają natychmiastowo, a inne nie. Czemu tak się dzieje? Jest kilka powodów tego. Mianowicie, po pierwsze, jeżeli podchodzisz do form uzdrawiania niekonwencjonalnego jako do formy, a to i tak nie zadziała, to nie dla mnie, ale no spróbujmy. No, spróbujmy tak. W twojej podświadomości jest zakodowany program, że to i tak nie zadziała. Więc możesz próbować, możesz stosować różnego rodzaju techniki kwantowe, a i tak one nie zadziałają, bo w podświadomości masz program, że to nie działa na ciebie. Więc obojętnie jak będziesz próbować, zawsze dostaniesz potwierdzenie tego, że to nie działa, bo takie jest przekonanie w twojej podświadomości. Kolejnym problemem może być to, że za bardzo skupiasz się na tym, co jest w danym momencie. Nie znajdziesz rozwiązania, nie znajdziesz e, odpowiedzi na dany problem, na dany temat, na daną chorobę, wtedy, kiedy tkwisz wewnątrz niej. Czyli jeśli ja wykonuję ileś razy sesję reiki, ileś razy dwupunkt i cały czas skupiam się na tym bólu, który jest we mnie, na tej chorobie, która jest we mnie, wówczas zamiast uwalniać się i dostrzegać to, co podpowiada mi wszechświat. To, co dwupunkt chce zesłać na mnie, to, co Reiki chce przepłynąć przeze mnie i uzdrowić, te wszystkie kanały, które wywołują, które są źródłem tej choroby, nie rusza się z miejsca. To wszystko jakby utyka nad Tobą, bo Ty cały czas jesteś w tej e, kopule, zamknięty w kopule choroby, e, czy też braku rozwiązania danego tematu i dopóki będziesz w tym braku, w tym braku uzdrowienia, w tym braku zmiany, dopóty ten dwupunkt to reiki, te wszystkie odczyty, to wszystko co jest związane z tym, żeby uzdrowić dany temat, będzie nad tobą, a ty nie będziesz gotowy, gotowa na to, żeby to. Przyjąć. Kolejną blokadą, która powoduje, że nie dochodzi do uzdrowienia, do zmiany, do rozwiązania problemu, jest to, że utykasz w tym chceniu. Czyli skupiasz się na tym, że chcesz, aby się uzdrowiło, że chcesz zmiany, że oczekujesz, tak? Siedzisz w tym, no dalej, niech to się zmieni, niech to zniknie, niech ten ból w końcu przestanie być tak silny, i ty cały czas znowu tkwisz właśnie w tym, for, w tej, w tym zawieszeniu, w tym, że. Chcesz, chcesz, ale jeszcze tego nie masz. Podobnie jak w tym oczekiwaniu, że cały czas siedzisz w chorobie, tutaj jesteś w tym zawieszeniu pomiędzy chorobą, a pomiędzy wyzdrowieniem, ale cały czas i tak jesteś jeszcze w, tej, w tym zawieszeniu, że ta, że ta choroba to ten brak rozwiązania cały czas gdzieś nad Tobą krąży, gdzieś w Tobie krąży, i nie pozwala w pełni zamanifestować się. Reiki, dwupunktowi, medytacji, wizualizacji, teta healing, bo ty cały czas jesteś w tej energii zawieszenia, chcenia, a nie manifestacji konkretnego końca, konkretnego celu. Trzecią blokadą jest to, że skupiasz się na skutkach. Pamiętajcie, że objaw bólu, że te objawy, które się pojawiają w Twoim ciele. W formie choroby, dolegliwości, to jest już końcówka. To jest coś, co wyrzuciło na zewnątrz ciało, bo już nie było w stanie energetycznie utrzymywać tych wszystkich emocji w Twoim biopolu. Ale to jest skutek, to jest końcówka. I żeby dotrzeć do źródła, musisz się cofnąć i poszukać w emocjach i w podświadomości, co jest źródłem, co jest korzeniem danego bólu danego braku rozwiązania, danego problemu, a nie skupiać się na tym, że to, co już się pojawiło. Musisz się cofnąć, cofnąć się po swoich uczuciach, po swoich emocjach, aby dotrzeć do źródła, kiedy to powstało, dlaczego to się zakotwiczyło i jak zostało doładowane emocjami. Dopiero wtedy, gdy rozbroisz te wszystkie emocje, dotrzesz do źródła danego tematu, dopiero to wszystko puści. Dlatego jeśli wykonujesz sesję Reiki na dany temat, jeśli robisz dwóch punkty i cały czas nie dostrzegasz zmiany, zwróć uwagę na te wszystkie punkty, które dzisiaj wymieniłam, bo być może utkwiłaś, utkwiłeś w Ceniu, utkwiłeś w problemie, nie widzisz rozwiązania, może się okazać, że cały czas robisz dwupunkt bądź rejki na koniec, na skutek tego, co powstało, a nie dokopujesz się do jego źródła, albo w podświadomości masz zakodowane, że to na ciebie nie zadziała. I na koniec jeszcze jedna bardzo ważna, istotna blokada, która może powodować, że nie dostrzegasz zmiany, a dotyczy ona zdrowia. Jeżeli na coś chorujesz, może być w Twojej podświadomości informacja, informacja zakodowana bardzo głęboko, że tylko lekarz może cię uzdrowić i stosując różnego rodzaju techniki niekonwencjonalne nie zauważasz zmian. A to dlatego, że to lekarz musi ci potwierdzić, że dana choroba minęła, że już jesteś zdrowa. Dlatego nigdy nie rezygnuj z konwencjonalnych metod leczenia, ponieważ nie wiesz, jakie są zakodowane w twojej podświadomości programy i czasami wystarczy, że lekarz tobie powie: "O, nie ma już tej choroby, zniknęło. Nie wiem, jak to się stało, jak to możliwe, to jakiś cud, ale musisz to usłyszeć od osoby, która jest specjalistą w danej dziedzinie. Taki może być w program w twojej podświadomości, i dlatego może się okazać, że rejki i dwupunkt działa, ale poza tobą. Bo ty musisz usłyszeć te słowa od specjalisty. Dziękuję za dzisiaj. Mam nadzieję, że rozwiałam Wasze wątpliwości co do różnych technik kwantowych, które stosujecie, wtedy gdy one nie do końca działają tak, jakbyście chcieli. Subskrybujcie mój kanał. Do zobaczenia.